Dni Końskich 2018. Wystąpią 18 sierpnia zespół Flowers ze Słowacji, grupa estradowa z Ukrainy i rockowa formacja Tigroszlan z Węgier. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Dziewiętnastego sierpnia zaprezentują się młodzi wokaliści ze studia piosenki Domu Kultury w Końskich. Swój show pod nazwą Kawa z Mlekiem przedstawi Robert Rozmus. A na finał Dni Końskich zaśpiewa Ania Dąbrowska. W trakcie drugiego dnia imprezy zostaną wręczone gloriety. Doroczne nagrody przyznawane przez burmistrza miasta i gminy Końskie. Czekamy na Was 18 i 19 sierpnia w Parku Miejskim w Końskich. Nie może Was tam zabraknąć. Szczegóły na stronach Urzędu Miasta i Gminy Końskie, Domu Kultury i Facebooku.